Cześć, witajcie, zapraszam Was na Pichtonko z Mariuszem. Także jak tu widzicie, będę teraz tworzył sajgonki, wersja moja osobista. Mam kapustę kiszoną, mam piersi z kurczaka, paprykę pokrojoną, mam grzybki w occie, mam ser w plastrach i pomidorki domowe, koktajlowe. Także będę tworzył sajgonki, wiadomo, że oczywiście w przepisach jest zupełnie inaczej, ale ja robię po prostu z tego, co akurat się nawinęło na lodówce, a nawinęło się to, reszta składników niestety trzeba by było gotować lub tam dorabiać, więc nie ma sensu, lepiej te, które można od razu szybko zgarnąć. Także będę tutaj zaraz tworzył i Wam pichcił przed oczami Waszymi, by się pojawi piękne, pyszne jedzonko. Mam nadzieję, że będzie dobre, zazwyczaj wychodzi coś z tego, ale no nie wiadomo, co teraz będzie. Także zapraszam serdecznie, oglądajcie, pośmiejcie się trochę z mojej nieudolności kulinarnej, ale zobaczycie efekty końcowe, to może zachęci Was do zrobienia czegoś takiego samego. No to najpierw zaczynam od zamoczenia papieru ryżowego z dwóch stron, tak jak jest w przepisie, parę sekund tylko. Potem złożenie z jednej i z drugiej strony tak delikatnie, żeby wyszedł prostokącik potem. Druga metoda jest taka, że bez tego i po prostu zawijam z każdej strony potem i roluję. No i teraz nakładam już odpowiednie składniki i zroluję. I tak na tyle, tak to wygląda z sajgonkami. Łatwo, szybko i przyjemnie. I jeszcze raz, drugi filmik. Trochę jak widać mi się zrolowało. Na samym początku miałem drobne problemy, ale wszystko opanowane. Położenie na suchy talerz. Zwinięcie z dwóch stron delikatnie papieru ryżowego. Nałożenie składników takich, jakich się chce. No i potem już tylko przysmażyć na patelni. Oczywiście kurczak już miałem ugotowany szybciej, bo robiłem rosół, dokładnie to zupę dyniową, także już miałem wcześniej przygotowanego kurczaka i po prostu wykorzystałem go teraz do sajgonek. Patelnia już się nagrzała, także wszystko zaraz wrzucę do środka. No i tu już mamy w środku, się zaraz zarumieni z jednej strony, zaraz przekręcę na drugą stronę. Filozofii za dużej nie ma, dopóki się nie zarumieni, to nie wiem, tak trwa od pół minuty do minutki, już można powiedzieć, że sajgonki są gotowe z jednej i z drugiej strony. Okay. Jak widzicie, ładnie się zarumieniło z jednej strony, jeszcze z drugiej strony i będzie gotowe. A tu dołożyłem jeszcze jednego, bo akurat zostały mi dwa ostatnie i po prostu jednego złączyłem, bo mi się akurat rozwalił jeden. Także zaraz będzie gotowe, zaraz będzie konsumpcja. Wystawili noty, czy dobry, czy niedobry. Zaraz Wam wszystko powiem. No więc przetestujemy. Zaraz tutaj co mi wyszło. Bardzo dobre. Trochę się rozsypuje. Jak widzicie, został mi ostatni sajgonek. Także bardzo polecam, bardzo smaczne, szybko i przyjemnie, błyskawicznie się robiło. Nie ma żadnego problemu, praktycznie w 15 minut zrobione i praktycznie też zjedzone. Błyskawicznie, jeżeli macie papier ryżowy, jak go nie macie, to oczywiście jest w sklepach go pełno, także można sobie kupić, zrobić jakiś z różnych składników, niekoniecznie takich jak ja, ale też innych. Także polecam.